Gmina Żarów pozyskała kolejne dofinansowania na realizację ważnych i potrzebnych inwestycji. Rozstrzygnięty został nabór rządowego programu odbudowy zabytków, w ramach którego otrzymaliśmy 980 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę budynku przy ulicy Zamkowej 1 w Żarowie. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na kwotę prawie 2 milionów złotych. Otrzymaliśmy w tej chwili pierwszy milion rozdzielony na dwie części, czyli dwa razy po 490 tysięcy i to są pieniądze przeznaczone przede wszystkim na zabezpieczenie tego obiektu. Oczywiście chcemy tak poprowadzić prace zabezpieczające, odwodnieniowe, żeby móc zacząć z niego korzystać. Przypomnijmy, że po kilku latach starań i licznych rozmów z Invest Park Development zabytkowy budynek przy ulicy Zamkowej 1 w Żarowie jest własnością gminy Żarów. Chcemy, żeby ten budynek służył wszystkim mieszkańcom, czyli żeby była to sala ślubów, urząd stanu cywilnego na parterze, tego typu przeznaczenie. Zresztą z takimi głosami się spotykaliśmy, że jest to tak ważny obiekt dla miasta, że niedobrze byłoby, żeby był sprzedany w prywatne ręce. Zgodnie z tą sugestią odkupiliśmy budynek też, korzystając z milionowej dotacji od specjalnej strefy ekonomicznej. Dzisiaj przygotowujemy się do rozpoczęcia prac renowacyjnych. W minionym roku podpisany został akt notarialny z Invest Park Development, na mocy którego gmina stała się jedynym właścicielem tego obiektu. Mamy 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu, więc na pewno to nie będzie ten rok. Jak szybko? Myślę, że połowa przyszłego roku jest realna. Budynek przeznaczony będzie do obsługi mieszkańców, najpierw jednak zostanie gruntownie wyremontowany. Na zewnątrz konserwator zabytków wyraził zgodę oczywiście na pewne zmiany, czyli mówimy tu o podniesieniu jakości energetycznej, czyli na panele fotowoltaiczne, na pompy ciepła, ale tylko na części dachu, nie na całości. I na zewnątrz możemy termorenowacyjne farby używać, elewacyjne. I w zasadzie tego typu zmiany, więc wygląd zachowa swój oryginalny wygląd z niektórymi elementami zwiększającymi energooszczędność tego budynku. Powstanie tutaj nowoczesna sala ślubów, przeniesiony zostanie Urząd Stanu Cywilnego, a docelowo również niektóre referaty Urzędu Miejskiego w Żarowie. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozpoczęciu pierwszych inwestycji w tym miejscu.